Po 3 miesiącach odpłynęliśmy na okręcie aleksandryjskim z godłem Dioskurów, który przezimował na wyspie, na Malcie. Przybywszy do Syrakus, pozostaliśmy 3 dni. Stąd, płynąc wśród wybrzeża, przybyliśmy do Regium i po 1 dniu, gdy powiał wiatr południowy, nazajutrz przybyliśmy do Puteoli. Tam spotkaliśmy braci i zostaliśmy na ich prośbę 7 dni. Tak przybyliśmy do Rzymu. Tamtejsi bracia, dowiedziawszy się o nas, wyszli nam naprzeciw aż do Forum Apiusza i 3 gospód. Ujrzawszy ich, Paweł podziękował Bogu i nabrał otuchy. Gdyśmy weszli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował. To Forum Apiusza to jest w połowie drogi Api i od tego Forum Apiusza wzięła nazwę w ogóle Apia. Od tej miejscowości wzięła Apia nazwę. Jedno i drugie dzisiaj to są duże miejscowości. Zdaje się, że te 3 gospody to jest biskupstwo aktualne. Bo my nie damy rady. Miło nam było bardzo. To to jest takie. Tak naprawdę, ale to ładnie to było tak, że się to rozwijało ten do jednego. Thank you.